sprawie, ponieważ jak Państwo wiecie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych boryka się z problemami lokalowymi, które wydaje nam się, mówiąc się nam wydaje, mam tu na myśli dyrekcję i gronu pedagogiczne, ale również i Rada Liceum tutaj obecna podziela to zdanie, o czym potem Pan Przewodniczący Stanisław Kowiec Państwu opowie, że miasto nie reaguje na nasze potrzeby, a można powiedzieć wręcz lekceważy potrzeby tej placówki. Dlatego pozwoliliśmy sobie wspólnie z naszej wspólnej inicjatywy zaprosić Państwa po to, żeby przedstawić Państwu pewien pomysł. Otóż mamy pomysł taki, żeby Państwo jako przedstawiciele mediów lokalnych zadali pytanie w imieniu naszym Rady Rodziców, Nauczycieli, Pedagogów, Uczniów tej placówki, do której uczęszcza 304 uczniów, obecnie jest w tym 280 z powiatu bobeńskiego, a z samego miasta 245. Dlaczego tak mało dzieje się w tym aspekcie, żeby pomóc w naszej tragicznej sytuacji lokalowej? Właściwie szkoła z wielkim, wielkim trudem funkcjonuje, a był to wielki sukces, kiedy była otwierana w 2014 roku. Ojców tego sukcesu było bez miary. Wszyscy, powiem tak, obiecywali pomoc. Minęły 4 lata. Jesteśmy w tym samym miejscu, a powiedziałbym, że nawet w sytuacji trudniejszej. No i nasza prośba do Państwa, ponieważ Państwo będziecie się widzieć z kandydatami na burmistrzów, na radnych powiatowych, żeby Państwo zechcieli skierować w naszym imieniu zapytanie do nich, czy widzą rozwiązanie tego problemu i jak chcą pomóc, jaką mają wizję po nadchodzących wyborach na pomoc tej instytucji, która prawdą jest bezspornie prowadzona jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i my nie prosimy o finansowanie, bo finansowanie zostanie po stronie ministra, tylko prosimy o stworzenie godnych warunków do rozwoju tej instytucji, na którą czekały całe pokolenia bochnian, a w tej chwili znaleźliśmy się w wielkiej próżni, nie wiem jak to określić. Głos oddaję panu Stanisławowi Bukowcowi, który przedstawi wspólne nasze stanowisko państwu, no i opowie kilka słów, myślę. Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, wspólnie z Radą Rodziców, której mam przyjemność przewodniczyć, z panem dyrektorem, od wielu lat staramy się poprawić byt tej placówki, która, jak pan dyrektor wspomniał, naprawdę zmaga się z problemem lokalowym i wydaliśmy dzisiaj takie oświadczenie, które pozwolę sobie przeczytać. Dyrekcja oraz Rada Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Bochni zwracają się do kandydatów na burmistrza miasta Bochni oraz kandydatów do Rady Powiatu Bochnińskiego o zadeklarowanie konkretnej pomocy w pozyskaniu budynku dla Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Bochni. Do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Bochni obecnie uczęszcza 304 uczniów, 241 do szkoły pierwszego stopnia, 63 do szkoły drugiego stopnia. W zdecydowanej większości są to młodzi mieszkańcy powiatu bocheńskiego, jest ich 280. Z roku na rok zwiększa się liczba uczniów Bocheńskiej Szkoły Muzycznej, a sytuacja diametralnie zmieniła się 4 lata temu po powołaniu w ramach tej placówki Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Ograniczone możliwości lokalowe budynku znajdującego się przy placu Okulickiego, więc tu gdzie jesteśmy, sprawiły, że nauka trwa codziennie od godziny 8 do godziny 21. Pomimo tego szkoła była zmuszona skorzystać z dodatkowych lokali i lekcje odbywały się również popołudniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bochni przy ulicy Bernardyńskiej w salach lekcyjnych, co zrozumiałe, nieprzygotowanych do tego celu. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w rozmowach z dyrekcją szkoły deklaruje pomoc finansową w przystosowaniu dodatkowego obiektu do zajęć muzycznych. Mimo wielokrotnych interpelacji, wniosków i rozmów, do chwili obecnej nie udało się rozwiązać tego problemu, uzyskać formalnej decyzji burmistrza Bochni lub zarządu powiatu bochnińskiego, przekazującej odpowiedni obiekt na terenie miasta na ten cel.
Proponowany przez burmistrza budynek nie spełniał wymogów niezbędnych do tego typu działalności. Ostatnie rozmowy prowadziliśmy ze starostą Głowieńskim, ale mimo dobrej woli z jego strony nie doszło do podjęcia stosownych decyzji przez zarząd powiatu. Dlatego zwracamy się do kandydatów, aby złożyli wobec uczniów, dyrekcji i grona pedagogicznego deklarację w tej sprawie. Konieczna jest zdecydowana poprawa warunków nauki i pracy w szkole, dzięki czemu uzdolnione dzieci i młodzież z Bochni oraz powiatu głowieńskiego w godny sposób będą mogły rozwijać swoje artystyczne talenty. Dyrektor Zespołu Państwowej Szkół Muzycznych w Bochni Krzysztof Mieczysław Krawczyk i Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Państwowej Szkół Muzycznych w Bochni